zbliżamy się właśnie do tajemniczego miejsca, gdzie przed wiekami stała drewniana kaplica. To w niej modlili się chrześcijanie, którzy w Chełmży pojawić się mieli już pod koniec X wieku. Niestety pogańskie najazdy zniszczyły kaplicę i miejsce to stało puste do czasu, kiedy krzyżacy wznieśli tutaj niewielki gotycki kościółek. Ten kryje wiele tajemnic. To właśnie w kolejnym odcinku Wielkich Tajemnic Przyszłości poznacie Państwo historię gotyckiego kościoła Świętego Mikołaja. Właśnie tutaj znajdowała się niegdyś drewniana kaplica, do której przychodzili modlić się mieszkańcy osady Łoza. Osada ta prawdopodobnie znajdowała się po przeciwnej stronie jeziora. Po Łozie pozostały relikty przeszłości. Kilka lat temu przyjechali do Chełmży archeolodzy, nurkowie i odnaleźli fragmenty drewnianego pomostu. Ale jeśli będziecie bardzo uważni, to dziś na powierzchni ziemi, między drzewami, możecie odnaleźć takie właśnie fragmenty starej ceramiki. To pierwsza z tajemnic kościoła Świętego Mikołaja. Na kolejne zapraszamy do środka. Przed nami wnętrze masywnego kościoła, który w średniowieczu wyglądał zupełnie inaczej. Kościół jest bardzo masywny. Świadczą o tym nie tylko grube mury, ale również te potężne filary. Być może w przeszłości był zwykłą twierdzą. Ale nie tylko, dlatego że kościół pełnił również funkcje pochówkowe. Część mieszczan chełmżyńskich pochowano na cmentarzu okalającym świątynię, ale część z nich spoczęła już tutaj, w tej świątyni, na wieczność. Pod posadzką chełmżyńskiego kościoła Świętego Mikołaja leżą pokolenia chełmżyńskich parafian. Najbogatsi z nich mogli sobie pozwolić na taką oto płytę, która przykrywała ich złożone w ziemi ciało na wieki. Z tej płyty możemy odczytać nazwisko jednego z nich. Bagniewski zmarł w 1718 roku. To był jeden z szlachciców, który został pochowany w tym kościele, ale wyobraź sobie, że na cmentarzu, który otacza ten kościół, odkryto kiedyś średniowieczny miecz. Świadczy to o tym, że może tutaj także spoczywają nieznani nam rycerze. Kiedy chowano wokoło kościoła chełmżyńskich parafian, wyglądał on zupełnie inaczej. Miał wieżę z dwoma kondygnacjami i bardzo wysoki hełm. Nie miał też transeptu, czyli nawy poprzecznej, co lepiej widzimy, kiedy spojrzymy na kościół z lotu ptaka. Kolejny rozdział w dziejach kościoła to renesans. Podobno w XVII wieku, kiedy do Chełmży przyjechał kronikarz z Torunia, zanotował, że znajdują się tutaj tylko resztki średniowiecznych murów, dużo drewnianych chałup krytych strzechą oraz dwa okazałe kościoły. Pewnie w mieście była zwykła bieda. Ale nie było chyba tak źle, skoro burmistrz Żuława na początku XVII wieku ufundował ten niezwykle okazały ołtarz, który kosztowałby dzisiaj 500 000 złotych. Pewnie tak, ale ołtarz ten to nie tylko fundacja burmistrza Żuławy, ale również dzieło toruńskich rzeźbiarzy. Bardzo podobne ołtarze możemy znaleźć w kościołach leżących wokoło Chełmży, w Srebrnikach czy Chełmoniu. Kiedy przyjrzymy się mu bliżej, dostrzeżemy obraz Ostatniej Wieczerzy, a także figury świętego Piotra i Pawła. A kiedy spojrzymy jeszcze dokładniej, zobaczymy, że zdobią go ornamenty zwane okuciowymi. Okuciowymi, ponieważ przypominają okutą żelazem skrzynię. Przyjrzyjmy się więc jemu bardzo dokładnie. Aby w pełni wyjaśnić dzieje kościoła świętego Mikołaja, musimy przenieść się na chwilę w miejsce, gdzie stał kościół świętego Jerzego. Kościół ten został zrekonstruowany malarsko przez chełmżyńskiego malarza Jerzego Karasiewskiego, który przygotował jego wizerunek do filmu Wzgórze nad jeziorem. Dzięki nowoczesnej technice znajdujemy się na obrazie pana Karasiewskiego. Tak wyglądał kościół na początku XIX wieku, kiedy wyprowadzili się ostatni Franciszkanie, a wprowadzili się do pustego kościoła chełmżyńscy ewangelicy. Niestety nieznany sprawca podłożył ogień w budynku, co sprawiło, że budynek spalił się całkowicie. Ewangelicy znowu nie mieli gdzie się spotykać. Po spaleniu się kościoła świętego Jerzego protestanci chełmżyńscy modlili się najpierw w stodole, a potem w ratuszu. A kiedy zachodziła potrzeba, spotykali się ze swoim pastorem na plebanii w budynku dzisiejszej biblioteki. Po wielu perturbacjach chełmżyńscy ewangelicy przejęli z rąk króla pruskiego kościół świętego Mikołaja. Wkrótce rozpoczęto jego przebudowę, uznając, że kościół jest zbyt mały. Parafianie zmienili wygląd kościoła. Dodali jedną kondygnację wieży i zmienili hełm. Teraz był nieco niższy, może zgrabniejszy. Parafia była duża, brakowało miejsca w kościele, dlatego zdecydowano się dobudować nawę poprzeczną, czyli transept. Tam umieszczono empory, czyli drewniane balkony, na których postawiono dodatkowe ławy. A teraz jest czas na kolejny chełmżyński zabytek związany z kościołem świętego Mikołaja. Chodzi o obraz Luki Giordano, włoskiego malarza. Basia, znasz go? Znam. Oglądałam jego obrazy w paryskim Louvre, w Mediolanie, w Londynie, praktycznie we wszystkich najważniejszych muzeach europejskich. Bo to był bardzo ciekawy malarz. Namalował ponad 3000 obrazów. Dlatego nazywano go fa presto, czyli szybki. Patrz, Basia, ktoś tam biegnie. Patrz, telegram. Basia, czytaj. Ministerstwo Kultury zawiadamia, że 20 lutego 1859 roku na adres chełmżyńskiego burmistrza zostaje przysłany koleją obraz Pokłon Trzech Króli Luki Giordano. Ma być on zawieszony w ołtarzu głównym. Ale wydaje mi się, że przecież on jest za duży. No pewnie. Nie wiemy, czy wykonano polecenie ministerstwa, ale wiemy, że jeszcze niedawno obraz wisiał w zupełnie innym miejscu. Basia, chodź ci pokażę. Patrz, Basia, ten obraz wisiał właśnie tutaj. Pamiętam, że kiedy byłam mała, przychodziłam z rodzicami na mszę. Zawsze się w niego wpatrywałam. Potem zrobiło się o tym obrazie dosyć głośno, dlatego że zainteresowali się nim toruńscy naukowcy, a informacje o tym obrazie pojawiły się nawet we włoskiej prasie naukowej. Tak, i to sprawiło, że obraz trzeba było odpowiednio zabezpieczyć. Dlatego przeniesiono go do kościoła Świętej Trójcy w Chęży i do dzisiaj możemy podziwiać go w tamtejszym prezbiterium. „1945 rok zakończył dzieje ewangelików chełmżyńskich. Kościół Świętego Mikołaja przeszedł ponownie w ręce parafii katolickiej. A Basia spiskuje, czyli tropi spiski. Nie spiskuję, Piotrek, nie spiskuję, tylko badam kolejną tajemnicę kościoła Świętego Mikołaja. Pamiętacie, przez wiele, wiele lat wśród mieszkańców chełmżyniaków krążyły opowieści, jakoby pod miastem znajdowały się tajemnicze tunele. Jeden z nich prowadził pod Jeziorem Chełmżyńskim w kierunku kuchni. Drugi miał łączyć piwnice starych kamienic. Trzeci natomiast miał łączyć kościół Świętego Mikołaja z kościołem Świętej Trójcy. To właśnie w tym ostatnim mieli spotykać się młodzi spiskowcy z demokracji polskiej, młodzi ludzie chcący obalić komunizm. Kościół Świętego Mikołaja ma znakomitą akustykę porównywalną z najlepszymi salami koncertowymi. To sprawia, że właśnie tu w Chełmży możemy organizować świetne koncerty muzyki poważnej. Marcin, a gdzie jest Basia? Basia poszła na wieżę chyba. Ostatnie sceny z filmu nagrywamy na wieży, która została nadbudowana przez ewangelików w XIX wieku. Kościół Świętego Mikołaja skrywa w sobie jeszcze wiele tajemnic i wciąż czeka na swoich odkrywców. A z tego miejsca chcielibyśmy Was zaprosić na kolejny odcinek Wielkich Tajemnic Przeszłości. Piotrek, czy to prawda, że cegły okalające stary cmentarz chełmżyński pochodzą właśnie z kościoła Świętego Jerzego? Wiesz co, niestety nie. Chociaż gdyby przeszukać tak naprawdę wszystkie i przyjrzeć się im dokładnie, może jakaś jedna by się znalazła. Niestety ślady powierzchni oraz ich kształt wskazują jednoznacznie, że to jest cegła maszynowa, więc powstała w fabryce, a wstawiono ją tutaj wtedy, kiedy cmentarz był wytyczony i specjalnie ogrodzony.